Janusz Majewski, urodzony w latach 30. w Lwowie. Polski reżyser, pisarz, scenarzysta, dramatopisarz i wykładowca. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Wydziału Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. W filmie fabularnym zadebiutował sublokatorem na podstawie własnego scenariusza. Od tamtej pory wyreżyserował ponad 30 filmów fabularnych, m.in. Zazdrość i medycynę, Zaklęte rewiry, Sprawę Gorgonowej, Lekcje martwego języka, Ceka dezerterów, Małą maturę 47 czy Ekscentryków, czyli Po jasnej stronie ulicy. Realizował także filmy telewizyjne, seriale i spektakle teatru telewizji. Nieustannie tworzy, pisząc i reżyserując. Naszym dzisiejszym gościem jest Janusz Majewski. Liga Mistrzów Polskiego Kina. Tak jesteś nazywany, Janusz. Tak jesteś honorowany. Jako ligowiec? Tak. Tak. Jako nawet nie pierwszy ligowiec. Dobrze, tylko... nie jako legawiec. Ale szkoda, bo ja bardzo lubię psy. No. Janusz Majewski, z którym miałam przyjemność współpracować, dlatego jakoś udało mi się namówić Janusza, bardzo zajętego człowieka, filmowca, na rozmowę z nami o tym, jak komuś tak nieprzeciętnemu udało się wytrwać na tak długiej przestrzeni czasu, kreując swoje światy w sposób dla siebie wymarzony i który może realizować to cały czas do dziś. Bo właśnie jesteśmy w Wytwórni Filmów Fabularnych na Chełmskiej, w dziale dźwięku, gdzie Janusz Majewski udźwiękawia swój kolejny film na podstawie własnej książki Czarny Mercedes. Janusz, także może ja od razu zadam pytanie. Proszę bardzo. Po tym, jak zobaczyłam tak naprawdę z bliska, przejrzałam twoją twórczość i to, co mówisz o niej, to, co inni mówią o tobie, to właściwie mogę powiedzieć, że cechuje cię przede wszystkim niezwykła wytrwałość i o tym pewnie wracając na chwilę do początków twojej twórczości będziemy mogli powiedzieć, ale też niezwykła niezależność. I to chyba, że to życie tworzeniem tak naprawdę jest dla ciebie największym sensem, z tego co widzę. Czy to tak jest? No, jeżeli by tworzył jakąś listę ważności moich spraw życiowych, no to pewnie, że to byłaby na pierwszym miejscu. Znaczy to od pewnego czasu, może nie od samego początku, bo jeszcze nie wiedziałem, jak to pójdzie, ale dosyć szybko zorientowałem się, że to jest coś, co sprawia mi największą satysfakcję, przyjemność. I rzeczywiście wpadłem w pułapkę takiego uzależnienia od swojej pasji. Gdybym ją jakoś musiał zdefiniować, to bym powiedział, że to jest pasja opowiadania. Opowiadania różnych historii, z różnego charakteru, gatunku, ale samą przyjemnością i jakby motywacją dla mnie jest opowiadanie. Niezależnie od tego, w jakim tonie to opowiadam, czy poważnym, czy jakimś zabawnym, to żeby opowiadać. Ja także lubię opowiadać dowcipy. Ale żeby doszło do tego opowiadania, to właśnie ta twoja wytrwałość niezwykła, bo powiedzmy może przybliżając twoją osobę naszym widzom, to urodziłeś się we Lwowie przed wojną. Po wojnie przeprowadziłeś się z rodzicami do Krakowa, czyli jakby zmieniłeś totalnie środowisko, w którym przyszło ci dalej żyć. No ta przeprowadzka to nie była na nasze życzenie, tylko nas historia przeprowadziła. Historia bardzo mocno się mieszała z twoim życiem, bardzo mocno ingerowała w nie. Zaraz powiemy, jak właśnie ty
jak ze swoją niezależnością udawało ci się przetrwać te bardzo intensywne koleje losu, ale chodzi mi o to, że miałeś z drugiej strony Kraków, twój rozwój intelektualny miał niezwykłe miejsce, prawda? No bo Kraków i wiem, że już wtedy w czasach liceum spotkałeś przyszłego pisarza Sławomira Mrożka, że razem z grupą gromadzącą się wokół tygodnika Przekrój jakby gdzieś tam ten rozwój taki początkowy następował, czyli ten rozwój, no wiadomo, po prostu krótko mówiąc stawałeś się polskim inteligentem, krótko mówiąc, ale rodzice nie chcieli cię puścić. Przy twojej pasji fotografowania nie zgodzili się na twoje studia filmowe. Poszedłeś na architekturę i twoja wytrwałość dopiero potem doprowadziła cię do tego, że jednak na niej wylądowałeś. Cały czas niepokoi mnie słowo wytrwałość, bo to znaczyłoby, że to można by widzieć jako jakąś taką zawziętą wydrapanie pazurami swojego losu, a ja właśnie nie wiem, jakoś tak wydawało mi się, że robiłem to, co chciałem i to tak łatwo mi przychodziło, że nawet byłem zdziwiony. Znaczy w pewnym momencie zorientowałem się, że trochę mam, już wyrobiłem sobie tak zwane wariackie papiery i już na mnie położyli krzyżyk i niech to sobie robi, co chce. A mówisz o rodzicach, czy Nie, ja mówię o świecie filmu. Aha. Ale jeżeli chodzi o rodziców, to ja jestem im dozgonnie wdzięczny za to, że oni mnie uratowali i posłali, namówili na tą architekturę, bo ta architektura się okazała moim najlepszym nauczycielem, z którego korzystam, z tej wiedzy korzystam do dziś. Nie w sensie technicznym, tylko w sensie estetycznym. Powiedziałbym logicznym. Architektura nauczyła mnie tego, że każdy budynek musi mieć fundamenty, musi mieć dobrą konstrukcję, musi być nakryty dachem, oszklony oknami, drzwiami i tak dalej. A dobrze by było jeszcze, żeby był ładny, żeby był dziełem sztuki. I to samo jest z filmem. Musi mieć dobre fundamenty, czyli jakąś podstawę, na przykład dobrą literaturę, albo dobry pomysł, jakiś dobry koncept. Musi być dobrze zbudowany, logicznie. No i postarać się o jakąś wartość estetyczną. Jak ktoś by się tak zastanowił, jeżeli kogoś w ogóle to obchodzi, jakby się ktoś zastanowił, że co jest wspólnego w tych moich filmach, tak różnych, to by się powinien, no ja mam taką nadzieję, powinien dojść do wniosku, że mnie tak naprawdę interesowała forma filmu, możliwości, jakie daje obraz, dźwięk połączony montażem i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co stwarza niepowtarzalność tego środka wyrazu. Bo sama historia może być opowiedziana przez napisanie, przez opowiedzenie słowne i tak dalej. Ale wszystkie odcienie, które stanowią o wartości tego spektaklu, no są właśnie możliwe dopiero w kinie. No, dopiero jak się to skomponuje odpowiednio, pokaże. Nie zdecydowałeś się na propozycję stażu w jednym ze studiów filmowych, tylko od razu już pokazałeś tą swoją niezależność, czyli to, że nie chciałeś, bo ty powiedziałeś, że twoim mottem życiowym jest nie bycie od nikogo zależnym, nie zależeć od nikogo, a po prostu być gdzieś obok, gdzieś właśnie z zewnątrz się przyglądać i z zewnątrz tworzyć te swoje światy. I poszedłeś swoją drogą w dokument i w krótkie metraże, gdzie ponoć w 5 lat znowu osiągnąłeś klasę mistrzowską. To prawdopodobnie zawdzięczam temu, że pracując jako scenograf, mogłem zobaczyć pracę na planie
i zorientowałem się, że się niewiele na planie jestem w stanie nauczyć, jak będąc asystentem reżysera. Oczywiście, że byli wtedy mistrzowie, których podziwiałem. Takim mistrzem był Kawalerowicz, który uważam, że był chyba w naszej historii filmu najbardziej predestynowanym człowiekiem do tego zawodu, bo miał wyczucie właśnie tej filmowości, on to doskonale wyczuwał. Chociaż nie miał takiej bardzo głębokiej bazy, że tak powiem, kulturalnej. Była taka anegdota o nim, że on przeczytał tylko te książki, z których zrobił filmy. Mogłem oczywiście wtedy pójść do niego, czy do kogoś jeszcze na asystenta, ale doszedł już szkoda czasu, bo ja już wiedziałem, co się robi na planie, będąc 3 razy scenografem, więc nic nowego bym nie zobaczył, a tylko bym gorzkniał, jak moi różni koledzy w tym zawodzie, że czekają na ten debiut i właściwie mają za złe całemu światu, a szczególnie swojemu szefowi, że on robi, a oni nie. Mhm. Więc nie chciałem się w to wtrącać już. No i tak poszło, że na szczęście wtedy zaczęła się rozwijać telewizja. Tak. I prawdę mówiąc, jestem jednym z pierwszych, którzy zrobili filmy dla telewizji, krótkie, półgodzinne, czy trochę dłuższe, fabularne filmy dla telewizji. I to była dla mnie szkoła z kolei warsztatu, szkoła kontaktu z aktorami, od których się uczyłem. Pamiętam taką sytuację, robiłem pierwszy spektakl teatru telewizji. Jeszcze wtedy na żywo, bo to były lata 60. Mhm. Telewizja była na Placu Powstańców, malutkie studio, wszystko szło na żywo. Każda jakaś obsługa mogła być tragedią, bo nic nie dało już powtórzyć. Odbywało się jeden do jednego po prostu. Tak. No. Mhm. Tam były cudowne sytuacje, bo na przykład inspicjentka czołgała się pod kamerami, żeby być niewidocznym, ale czasem weszła kawałek jej ramienia i potem były listy. A kto to był, kto się przeczołgał przez salon w jakiejś sztuce kryminalnej? Tak. Ty nadałeś ten kierunek powstaniu nowel filmowych, które nazywały się opowieściami fantastycznymi, z pogranicza groteski, horroru nawet, w każdym razie fantastyki. Ale chcę wrócić właśnie do tego, że ty, wychodząc ze szkoły, w tym towarzystwie, w tym czasie, kiedy to wasze pokolenie artystów, które nie było jakby tą szkołą polską, która nawiązywała do tego kina, czy robiła kino moralnego niepokoju, nie chciała nawiązywać do wojny, czy mówić o wojnie, tylko ty sam mówiłeś, że chcieliście się bawić kinem tak naprawdę. I ty właśnie zacząłeś sięgać do różnych gatunków filmowych. Właśnie ten krótki metraż i ta twoja wolność, którą sobie sam jakby dałeś, pozwoliła ci, tak jak mówisz, ta współpraca z telewizją, ale chcę cię zapytać o to właśnie, że chciałeś być niezależny, bo rozumiem, że też nie chciałeś zajmować stanowiska żadnego politycznego też w tym czasie, tych przemian społecznych, że gdzieś, czy to oprócz tego, że oczywiście czerpałeś garściami z literatury, tak jak mówisz, że literatura była napędem dla ciebie i do tworzenia tych światów, które kreowałeś i przenosiłeś na ekran. W każdym razie, czy właśnie to wszystko razem połączone powodowało, że takim nurtem jakby się wtedy poruszałeś, tak oryginalnym tak naprawdę,
No bo nawet teraz, no wiesz, ja bardzo chętnie bym obejrzała dobrą czarną komedię, czy dobry polski film fantastyczny, film grozy, czy właśnie gdzieś połączenia tych gatunków. Oczywiście też wiem, że czerpaliście, bo to nie było takie łatwe sięgnąć do literatury absurdu, żebyście nią zafascynowani, czyli do Gombrowicza, do Kawki, do Brunona Schulza. Czyli to wszystko razem, rozumiem, na to wpłynęło. Dokładnie było tak właśnie, że nas fascynowało od szkoły. Samo tworzenie takiego spektaklu, który powoduje, że ludzie siedzą w ciemnościach, przeżywają wszyscy to samo i pod na życzenie reżysera, twórcy tego filmu, nagle wybuchają śmiechem, albo zamierają z grozy, robi się cisza, robi się, a potem wybuch śmiechu. Jak nas to po prostu fascynowało, że można tym sterować. Czyli gdyby ktoś był taki szalenie intelektualnie przewrotny, to powiedziałby, a no to właściwie chodziło wam o władzę, żeby mieć jakąś władzę nad tym kinem, nad tymi widzami i tak dalej. Można tak to rozumieć, ale tak naprawdę to chodziło o własną satysfakcję i zabawę. Myślę, że prawie do dzisiaj zawsze mi zależy, żeby pierwsze wrażenie po obejrzeniu mojego jakiegoś filmu było takie, ten facet umie to robić. To dla mnie jest ważniejsze niż to, że jakby ktoś powiedział, ta historia wstrząsnęła mnie i spowodowała, że zmieniłem swoje życie. Nie mam takich, nie pretenduję do takich wyżyn. Nie mam w sobie nic z kaznodziei, ani z jakiegoś ideologa. Dlatego też stroniłem zawsze od jakichś nurtów politycznych, społecznych. Na przykład dlaczego nie chciałem robić żadnych współczesnych filmów? Dlatego, że uważałem, że każdy widzi tą rzeczywistość tak, jak chce, wybierają dla siebie, selekcjonuje fakty. A jeżeli nie robi tego, to po prostu ten świat przed nim się sam prezentuje. Po co jeszcze raz będę mu to pokazywał? On to widzi, może przez okno się przyglądać albo na ulicy stanąć i będzie miał to samo. Po co ja bym to opowiadał jeszcze raz? Także poza może jednym filmem, może jeszcze jakimś, już nie pamiętam, to w zasadzie zawsze sięgałem po jakieś światy już nieistniejące, albo w ogóle nieistniejące, fikcyjne zupełnie, albo no nie chciałem, bo to, tego jakoś nie lubię, nie chciałem żadnych wycieczek w przyszłość, jakiś science fiction mnie nie interesowało nigdy. Ale przede wszystkim w przeszłość. Ale w tych historiach z przeszłości pokazywałeś, to znaczy gdzieś tam zawsze jakaś nutka refleksji łączyła się właśnie z ogromnym poczuciem humoru, gdzieś bezpretensjonalna narracja z jednak z wyczuciem i niedopowiedzeniem dżentelmena, którym zawsze byłeś i nadal jesteś. No i właśnie ta możliwość tego posługiwania się różnymi gatunkami. Ale gdzieś jednak o czymś chciałeś opowiadać. Opowiadałeś o jakichś czasach, opowiadałeś jakieś historie. Bardziej zależało ci opowiadać o ludziach czy czasach. Ja z tego, co widziałam, taki no, niezwykły film i bardzo ciekawy nadal. Znaczy w ogóle podziwiam i jest absolutnie cały czas nie starzeje się twój debiut filmowy Sublokator z Janem Machulskim, zresztą moim dziekanem i opiekunem mojego roku. Też bardzo ciekawa metafora na współczesny czas, czyli takiego człowieka, który nie do końca się, nie jest właśnie, nie żył w czasie wojny, nie bardzo chce brać w tych właśnie społecznych ruchach udziału, a równocześnie nie dogaduje się z nowym pokoleniem, które przychodzi i które jest kompletnie bezideowe. Trochę on był taki zawieszony, ten bohater. Trochę rozumiem taki, trochę rozumiem gdzieś jak ty, może, nie wiem, może trochę gdzieś odnieść to można, taki twój
sposób wtedy podejścia? Wtedy akurat to tak konstruowałem, to znaczy po prostu, ponieważ ten scenariusz sam napisałem, to pod taką ukrytą może, ale jednak chyba wyraźną tezę, dokładnie tak jak mówisz. Człowiek, który się znalazł pomiędzy, jak gdyby pomiędzy różnymi pokoleniami i do żadnego nie pasuje, bo nie jest kombatantem, mm-hmm. mówi o tamtym czasie. Ale to jest bardzo analogiczny czas do dzisiaj. No zauważyłeś tak. Zauważyłeś to teraz? Możesz to zauważyć? Ja często słyszę to i sam nawet to widzę, że te filmy się nie starzeją. Ale właśnie one się dlatego nie starzeją, że one nigdy nie były doraźne, tylko to była zawsze próba jakiegoś uniwersalnego spojrzenia, jakiegoś poza konkretnym czasem, chociaż dotyczyły, no bo nie, inaczej nie może być. No, każdy film jest jednak sztuką realistyczną. Jeżeli robię zazdrość medycynę i postanawiam zgodnie zresztą z intencją autora umieścić akcję w latach 30. w Polsce, w tamtym czasie, nie jak w książce Zakopanem, ale w klinicy, no to te realia muszą pasować do tamtego czasu, być zgodne z historią, ludzie muszą być tak ubrani, tak się zachowywać, samochody wyglądać tak jak wtedy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być odtworzone realistycznie. Ale historia mogłaby, ta sama historia mogłaby się toczyć dzisiaj, albo jeszcze wcześniej, w jakimś XIX wieku. Bo co jest istotą tej historii? Miłość, zdrada, zazdrość. Jakieś elementarne uczucia, które są wieczne, które się nie zmieniają.